Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że niezmiennie nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które mijamy. Zaczynamy. Walentynki już za nami, i w związku z tym, że temat jest chwytliwy i wiele się działo na różnych frontach, no to ten pakiet walentynkowy zaczynam od hama jego ulubionego Niosa. W tym odcinku. Otóż pytanie na śniadanie postanowiło podchwycić temat związków i poruszyć temat zachowań, które niszczą każdy związek. I na prowadzących wytypowano... Kazie Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Czyli parę, która powstała po tym, jak romansowali ze sobą, za plecami swoich ówczesnych partnerów, co raczej podpada pod te zachowania, które niszczą związek co jest o tyle wygodne, że sami mogliby być prowadzącymi i ekspertami, z którymi rozmawiają. Stosując zatem tę logikę, Marcin Najman mógłby poprowadzić jednego z dziesięciu, ale w każdym odcinku grałoby się tylko do dwudziestu punktów. Raz, że pewnie do tylu potrafi liczyć, o ile jest w sandałach i ma odsłonięte wszystkie palce, także te u nóg, a dwa, że po każdej odpowiedzi, jako prowadzący, mówiłby O kurde, nie wiedziałem, patrzcie wy, kto by pomyślał? No, no, no. No a gość, gośćmi jako eksperci u Cichopek, u powinna być ta para. Która jest symbolem, Mordo Iuris, i prawników rozwodowych. I uwaga, wzorem zachodnich par, bo tak jak było na przykład Angelina Jolie i Brad Pitt, nazywali się Brad jelina czyli łączono te nazwiska, tak w przypadku Kasie Cichopek i Kurzajewskiego też połączono te nazwiska, i oni nazywają się kurzobki! Przecież kurzobki to brzmi jak coś, z czym idziesz do dermatologa zdecydowanie za późno, bo zbyt długo siedziałeś w domu i czekałeś, wstydząc się, mając nadzieję, że samo odpadnie, jak już uschnie. No dobrze, to kontynuując zwiedzanie tej wiecznie kwitnącej łąki, jaką słowo błonia miłości, zajrzyjmy do Australii. Tam aresztowano mężczyznę za to, że miał zbyt wiele żon. Jeżeli teraz oglądacie ten odcinek z rodziną, i obok siedzi wujek z wąsem, pewnie szturchnął łokciem, powiedział: hehe, za dużo bab to pewnie. Sam poszedł, żeby go aresztowali. No nie, żeby se chłopot począł. Oto jak to wyglądało. Mężczyzna, nazwijmy go Wojtek, bo to po polsku i po australijsku brzmi tak samo, w 2020 roku ożenił się z kobietą swojego życia, pierwszą, jak się okazało. Ponieważ potem poznał kolejną, ale zapomniał rozwieść się z tą pierwszą. I kiedy druga stała się pierwszą, pojawiła się trzecia, która też miała być pierwszą. I tu też zapomniał się rozwieść z drugą, która została pierwszą, ale rozwiódł się już z pierwszą pierwszą. Więc był po rozwodzie z pierwszą pierwszą, ale będąc mężem drugiej pierwszej, ożenił się z trzecią. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. I ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że jego linią obrony jest to, że oni mieli wtedy przerwę, więc to się nie liczy. Wszędzie powtarzają, że walentynki to czas romansów, przygód, szaleństw. Wszędzie, ale nie na sorze. Na przykład tym w Piotrkowie Trybunalskim. Tam lekarze przyjęli na oddział mężczyznę z zabawką erotyczną, która była kłódką, która była zamknięta na mośnie tegoż mężczyzny. Które przypiął tam ją podczas zabawy z żoną. No i kłódka nie chciała zejść, więc wezwano strażaków, którzy oswobodzili tego więźnia z kabanu. No i tym razem obyło się w miarę sprawnie. Bo dwa lata temu grupa hakerów włamała się do takich kłódek, które są sterowane przez bluetooth i aplikacje w telefonie, i zażądała od wszystkich, a było tam, były tam tysiące mężczyzn odpowiednika pół tysiąca złotych okupu za uwolnienie każdego pochwyconego do niewoli szeregowca. A to i tak nie jest jeszcze top sytuacji, z którymi zderzyli się, spotkali się ratownicy medyczni w Łodzi. Bo był na przykład mężczyzna, który zastał swoją żonę i brata pijanych w łóżku. I oni tam już byli, no, już malowali pejzaże razem wcześniej. I kiedy jego brat spał, zamknął mu kłódkę, podobnie jak kolega z początku tego newsa, zabezpieczając się przed kolejnymi tego typu inicjatywami ze strony brata. A i tak ze wspomnień ratowników medycznych z okolic miasta Łodzi jest tak, gdzie trafili na imprezę studencką, gdzie studenci zapakowali swojego pijanego kolegę do kartonu, podpisali Misja na Marsa i wyrzucili przez okno. I kiedy ratownicy przyjechali na miejsce, zastali na miejscu drugi karton z podpisem Misja ratunkowa. Że ja w zeszłym odcinku zużyłem newsa o polskim łaziku marsjańskim. Jakby się to teraz łączyło, no ale co, skąd człowiek miał wiedzieć? Nie wiedział, no. A, mężczyzna przeżył, więc można się z niego śmiać, bo wiadomo, komedia to tragedia plus czas. No i zwiedzanie tych miłosnych rubieży kończymy pozytywną historią. O pięcioraczkach, które urodziły się w Krakowie. Taki przypadek zdarza się raz na 52 miliony. Pięcioraczki dołączą do siódemki rodzeństwa. A żeby ułatwić sobie życie, rodzice nadali pięcioraczkom podwójne imiona. Dodam, że ich mama jest matematyczką, więc może to jest jakiś trop. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu podium jest szerokie, bo musi też pomieścić wielu dzbanów. Ponieważ rundę po mediach zrobiła informacja, plotka, jakoby Rafał Trzaskowski miał wprowadzić ograniczenia na spożycie mięsa, na spożycie nabiału, czy nawet na podróże samolotem. Oczywiście u Warszawiaków, ale wszystko to w ramach walki z emisją dwutlenku węgla. No i za każdym razem, kiedy pada hasło. Walka z ociepleniem klimatu albo emisja dwutlenku węgla to prawilni się aktywują, krzycząc, chcą nam odebrać wolność i suwerenność! A dopiero potem pytają Ty o co w ogóle chodzi? No to wyjaśniam. Warszawa należy do organizacji C40 Cities, która zrzesza 100 miast z całego świata. I zarządzający tymi miastami spotykają się raz na jakiś czas, żeby porozmawiać i wpaść na pomysły, które pozwolą ograniczyć czy to emisję dwutlenku węgla, czy marnowanie żywności, czy dawanie drugiego życia rzeczom, których nie trzeba wyrzucać, a można przekazać je dalej. No i ktoś w Polsce wygrzebał raport pracy, która została zlecona dla tej organizacji, w której naukowcy obliczyli Jakie ograniczenia musiałyby nastąpić do 2030 roku, żeby realnie w tych miastach rzeczywiście zaczęło się coś poprawiać w tych kwestiach? No i podają tam dwa warianty, standardowy i optymistyczny. Na przykład spożywanie 16 kg mięsa na osobę rocznie, 90 kg na białorocznie rocznie i tak dalej. Ale to są zalecenia, a sam rzecznik tej organizacji powiedział, nie rekomenduje się hurtowego przyjęcia tych celów w miastach C40. Są one wymienione, aby zapewnić zestaw punktów odniesienia dla miast. Ostatecznie to ludzie decydują, jaki rodzaj żywności jedzą i jakie robią zakupy, aby uniknąć marnowania żywności w gospodarstwach domowych. To także każda jednostka indywidualnie decyduje, ile nowych ubrań kupić, lub czy chce posiadać własny samochód oraz ile lotów wykona. No ale Solidarna Polska, Cookies, Konfederacja, PiS oni już nie słuchali tego, bo byli już zapowietrzeni i krzyczeli po mediach: Chcą nam odebrać suwerenność! To jeszcze inaczej, bardziej obrazowo, dla tych, którzy nadal nie rozumieją. Jeżeli jest sytuacja, że z waszych badań krwi wynika, że macie podwyższony, bardzo podwyższony cholesterol, który grozi ostatecznie zawałem serca, to słyszycie od lekarza zalecenia takie jak: mniej cukru, mniej tłuszczu, lżejsza dieta i więcej wysiłku fizycznego. Kiedy usłyszycie te zalecenia, to czy odpowiadacie lekarzowi: OK, dziękuję za informację, chętnie się przypatrzę, zobaczę co mogę wdrożyć, czy biegacie po mieście krzycząc: Ludzie! Ludzie, lekarz chce mi odebrać wolność! Ludzie! Ale mam jeszcze wisienkę na tym torcie głupoty, która poprawi Wam humor. Ponieważ Sławomir Męcen, ten z Konfederacji, z Nowej Nadziei, zrobił sondę na Twitterze z pytaniem, kto powinien decydować o tym, co jesz? Opcja pierwsza, ty. Opcja druga, S. Spurek i J. Ale potem zderzył się z rzeczywistością, w której jego wyborcy nie potrafią czytać ze zrozumieniem, a więc musiał dodać, ludzie kochani, opcja ty znaczy ty. Gdybym napisał ja, to by znaczyło, że ja. To przecież ja zadaję pytanie, a ty na nie odpowiadasz. Czego tu można nie rozumieć? <słuch> Reasumując, po pierwsze, nikt nie wprowadza ograniczeń w jedzeniu mięsa czy nabiału. Po drugie, to ludzie decydują, co chcą kupować, co chcą jeść, jak chcą podróżować. Po trzecie, to co podano, to są luźne zalecenia. I po czwarte, nie słuchajcie polityków, którzy biegają po mediach z rozwolnieniem. Dobra, w równowadze do tych dzbanów Toasty, za ludzi, którzy osiągnęli w życiu coś fajnego, czym warto się pochwalić. I tak dziś, Toast za Wojciecha Sobierajskiego, który zdobył Manjaro na bosaka. Spiął się na ten szczyt w dwa dni, poprzedni rekord wejścia na boso to pięć dni. I jak się w ogóle okazuje, pan Wojciech to jest nieprzeciętny dzik. Bo w zeszłym roku w 12 miesięcy pobił albo ustanowił 12 rekordów polskiej świata. Na przykład rekord Polski we wchodzeniu na linię. Czy rekord w ciągnięciu samochodu na dystansie kilometra? Ale idąc na rękach! Czy rekord Guinnessa w przebiegnięciu dystansu maratonu? Ale też ciągnąć samochód. On ma tak awaryjne auto, że to jest niewiarygodne. Ale czujecie w ogóle, jak wygląda jego życie? Co miesiąc w zeszłym roku bił inny rekord. Przecież po jakimś czasie to mu tak wchodzi na banie, że jeżeli chce przejść się do kuchni po jogurt, no to ustanawia rekord szybkości wyburzania ściany działowej między salonem a kuchnią. Rekord w rzucie lodówką, po czym wyskakuje z ósmego piętra... Bo ma ochotę na oranżadę. No to z takich bardziej przyziemnych toastów. To toast za Polaka Wielkiego. Kaczkę, która została ptakiem roku w Czechach. Nie macie pojęcia, ile satysfakcji daje wypowiedzenie takiego zdania. Absurdalnego. Bo tak Czesi nazwali głowienkę zwyczajną. No i teraz wybrali ją na ptaka roku. No i wiadomo, że teraz bardzo prostym żartem, który się ciśnie suchym o usta, jest to, że o, pewnie nazwali Polakiem kaczkę, ponieważ wiadomo, Polacy nie gęsi. Tylko, że wiecie, to jest, to jest niski żart. To jest, to jest audycja dla wyższych żartów, dlatego nie rzetujemy tutaj z No to teraz trzeci toast. Za Piotra Adamczyka, który otrzymał własną figurkę, a w zasadzie jego postać, którą gra w serialu Hawkeye z uniwersum Marvela. Sam pan Piotr podchodzi do tej roli z dużym dystansem, i kiedy wyszedł trailer, w którym się pojawił, tonował nastroje, mówiąc, że to nie jest aż tak wielkie wydarzenie. Ale teraz ma własną figurkę. Przecież on może się zabawiać ze sobą i bawić się sobą gdziekolwiek chce. Może się dotykać gdziekolwiek chce. Nikt mu nie podskoczy. Jak był papieżem, nie miał takiego przywileju. A teraz pora na odrobinę prywaty i ja mam dzisiaj do Was trzy tematy. Pierwszy, najważniejszy. W przyszłym tygodniu nie będzie odcinka, ponieważ będą, nazwijmy to, prace konserwacyjne. Chcę przemodelować, stuningować, ulepszyć, wygładzić, wyszlifować. Jak zwał, tak zwał. Całe newsy bez wirusa. A więc proszę Was, napiszcie w komentarzach do tego pod tym filmem, co Wam się podoba najbardziej co wam się w ogóle nie podoba, co byście wyrzucili, co byście dodali, może macie pomysł, pomysł na jakiś w ogóle nowy segment. Chcę zebrać jak najwięcej informacji zwrotnych i na podstawie tego ukształtować ten format na kolejny etap, żeby pasował wszystkim bardziej. A druga to, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę, strzelić fotkę, zobaczyć program Afryka, to są jeszcze ostatnie bilety na drugi termin w Reykjaviku i kilka ostatnich sztuk na Olsztyn. Tak. A, i uwaga, trzecia rzecz to... Muszę sprawdzić, bo kurde, zapomniałem daty, ale... Rafał Banaś nagrywa swój program, Szakal 2, Szarpiący z Kobrami. I to się dzieje, moi drodzy, dnia 27 lutego w Warszawie będzie Rafał Banaś, będzie Antek Sarek Dąbrowski, będzie Rychu Mazur, będzie Jasiek Borkowski, ja też wpadnę gościnnie, coś tam sobie potestować. Zapraszam Was serdecznie. Linki do wszystkich tych wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Wszystko, wyrobiłem się. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem? Sporo, dlatego przygotowałem skrót. Na początek sabotażyści z firmy DHL, którzy pochwalili się nowym robotem, który potrafi zeskanować i rozładować sam ciężarówkę z paczkami. Zapytano pracowników, co o tym myślą. Nie no, nie czujemy się zagrożeni czy coś. Jako czarnoskóry obywatel nawet czuję się bezpieczniej, widząc, że nie ma policyjnej odznaki. Nie odnotowaliśmy żadnego incydentu czy konfliktu z robotem. To znaczy taki jeden Wojtek się z nim pokłócił, ale potem teraz potem zniknął. Tyle że i tak nikt nie lubił Wojtka, więc nie robimy z tego wielkiego halo. Wojtek pierdział na stołówce. Mówił, że to nie on, ale jak sam siedzisz, no to krąg podejrzanych nie jest zbyt szeroki. No i nie tylko tam sztuczna inteligencja odbiera pracę ludziom. No bo jedna z agencji marketingowych postanowiła w ramach eksperymentu zatrudnić, to nie jest dobre słowo, no bo oni tam nie będą im jemu nie, nie będą tam płacić. O. Postanowili zaangażować na stanowisku dwójki starzystów sztuczną inteligencję. No i obydwie obydwaj obydwoje ta dwójka sztucznej inteligencji. Nie wiem, jak to odmieniać w ogóle. Ma przetwarzać zdjęcia, tworzyć grafiki koncepcyjne, analizować wiadomości i tworzyć teksty. No i sztuczna inteligencja pcha się jeszcze dalej. Bo do medycyny. W ramach eksperymentu ChatGPT, czyli otwartą i ogólnie dostępną sztuczną inteligencję postawiono w roli studenta medycyny i zadano jej pytania z lekarskiego egzaminu końcowego. Po usunięciu tych pytań opartych na obrazach i grafikach, sztuczna inteligencja nie tylko zdała egzamin, ale też trafiła na coś, co było odkrywcze i przełomowe. Pewnie na to, jak pozbyć się ludzi na przykład za pomocą, nie wiem, pasty do zębów, ale są jednostki wśród nas, które z którymi robotami nie będą miały dużo problemu, żeby się ich pozbyć. Ludzie, którzy przegraliby w warcaby z hydrantem, którzy w teście na inteligencję robią pierwszy błąd już w swoim nazwisku. I co ciekawe, nie mówię teraz o Janu Kowalskim, a o Brazylijczyku, Leandro Matiasie de Noveszu, 40-letnim prawniku, który był wielkim zwolennikiem zwiększenia dostępu do broni. Był, ponieważ odprowadził swoją matkę na badanie lekarskie, posiadając przy sobie broń, o czym nie powiedział, pytany przez lekarza, czy ma przy sobie jakieś metalowe przedmioty. No i gdyby to było badanie słuchu, to jeszcze pal licho. Ale to był rezonans magnetyczny, czyli w praktyce zetknął się z gigantycznym magnesem, na który odpowiedziała jego broń i oddała strzał w jego kierunku. Ostatni w jego życiu. Skoro jesteśmy już przy przechodzeniu za światy, to w momencie, kiedy nikt się tego nie spodziewał, wraca sprawa Jamesa Sakary. Dla nowych widzów, to pastor z Zambii, który wziął słowa Jezusa, aby iść w jego ślady dosłownie i dał się pochować z zamiarem zmartwychwstania. I kiedy już wszyscy o nim zapomnieli, kiedy ucichły żarty, ostatni, którzy mu wierzyli, poszli sprawdzić jego grób, gdzie zastali. Wszystko na swoim miejscu, ponieważ nadal nie żyje. I nie wiem, czy dla niego to nie jest lepsze rozwiązanie, bo. Czy filmy, czy gry komputerowe nauczyły mnie tego, że jeżeli ktoś po tylu dniach, miesiącach już zmartwychwstaje, wstaje z grobu, to się raczej do niego strzela. No i teraz wyobraźcie sobie, że w trakcie tej wojny z robotami, uchodząc nad światem, jest taki mini oddział zwiadowców, który idzie do lasu. W skład tego oddziału wchodzi ten typ, który wszedł z bronią do rezonansu, James Sakara, Janusz Kowalski, jeszcze dorzućmy generała Szymczyka. To jest ten, który robił remont granatnikiem. Przecież tam, sumując, iloraz inteligencji odpowiada jakiejś średniej wielkości grzybni pieczarek. Dwóch by się postrzeliło wzajemnie. Jeden by poszedł chodzić po jeziorze i tam utonął, a ostatni, czyli Janusz Kowalski, tłumaczyłby robotom, że ich prawdziwym wrogiem jest Donald Tusk. Czemu oni o tym nie wiedzą? Ja bym postawił tutaj pieniądze na roboty. Teraz proszę o uwagę wszystkich tych, którzy już teraz, myśląc o sezonie grillowym, zamarfiały się kurczę. Co jeżeli nie będę miał anegdoty, takiej, która porwie wszystkich, takiej, która wniesie mnie na poziom tej osoby, o której wszyscy mówią: Może jak przyjdzie nasz śmieszek, to będzie w końcu fajnie, coś się będzie działo. Moi drodzy! Bądźcie spokojni. Oto przed Wami idealny wzorzec anegdoty. Ostatnio rozmawiałem z premierem Łotwy, który rozpromieniony opowiadał mi o swoim wyjeździe rodzinnym. Wiecie Państwo, jak się uczestniczy w tej dużej polityce, nie ma się dla rodziny za wiele czasu. Miał to szczęście, że tą sposobność udało mu się wygospodarować czas, żeby z najbliższymi wyjechać na chwilę na narty. Byłem bardzo dumny, bo powiedział mi, że przyjechali do nas, do Białki Tatrzańskiej, na południu Polski. Sprawdziłem sobie szybciutko na Google Maps 1050 kilometrów z Rygi. Pytam go, ile jechał. Mówi, 11 godzin. Żona jego, która była akurat przy tym, mówi, 13. Trzy za długo. Kultura na wynos i w tym tygodniu partnerem tego działu Kultura na wynos jest Bookbit, aplikacja do słuchania audiobooków, czytania e-booków i bardzo dobrze, bo gdyby nie oni nie trafiłbym na te perłę Turlanu Wiatrem czasu po plaży intrygi wojna, miłość, zdrada. Tak to się nazywa, a jest doskonałe. To ja od razu uprzedzę. To nie jest jakiś angielski pacjent, gdzie komuś urwało nogę, a mimo to niewinna pielęgniarka obdarzyła go uczuciem. O nie, moi drodzy, to jest seria opowieści koncentrujących się głównie wokół II wojny światowej, gdzie głównymi bohaterami i bohaterkami są szpiedzy czy agentki. I jeżeli zakładaliście do tej pory, że James Bond albo Jason Bourne mieli ciekawe życie, no to tutaj następuje weryfikacja. Rzeczywistość jest dużo ciekawsza. Słuchając tej książki nie mogłem uwierzyć w to, że Wielką Brytanię przed kapitulacją uratowała m.in. prostytutka, która za późno przyszła na imprezę, albo że o porażce Niemców w Afryce zadecydowało m.in. to, że jeden z asystentów generała za dużo rozmawiał przy prostytutkach. Tam w ogóle jest bardzo dużo prostytutek. Ale nie tylko to, bo wojna miłość zdrada to książka też o tym, jak nie tylko seks, ale też rozkochiwanie w sobie służyło za broń wywiadowczą. Są opowieści o kobietach, które potrafiły uwieść każdego. Nieważne czy to był generał, admirał czy następca tronu. I jedną z opowieści wam zacytuję: to będzie spoiler, ale trudno, żeby wam pokazać mniej więcej z czym macie do czynienia. Otóż jest tam opowieść o polskim agencie, kawalerzyście, żołnierzu, przystojniaku, który rozkochał w sobie dwie Niemki, które pracowały w ministerstwie obrony. I one. Do tego stopnia się w nim zakochały, że dzieliły się z nim dokumentami bardzo ważnymi, one szpiegowały dla niego. I kiedy polski wywiad, jego dowódcy dowiedzieli się, jakie dokumenty on posiada, byli przekonani, że on sam jest podwójnym agentem, bo nie wierzyli w to, że można normalnie wyciągnąć takie dokumenty. Nie wierzyli w to. I wiecie co zrobili? Wydali go Niemcom, bo byli przekonani, że to podwójny agent. On odsiedział kilka lat, po czym uwolnił go z więzienia, uwolnił. no. To była ucieczka, ale w tym spisku uczestniczył inny Niemiec, który spiskał przeciwko rządowi niemieckiemu w ramach jeszcze innych Niemców. To jest doskonałe. Autorem książki Wojna, Miłość, Zdrada jest Bogusław Wołoszański. Jest też narratorem, ale każda z postaci ma swojego aktora dialogowego. I dzięki temu, że to Bogusław Wołoszański za tym stoi, nie ma tam ani jednego niepotrzebnego zdania. Każde zdanie, każda kwestia maluje tło albo popycha fabułę do przodu. Szukając audiobooka do tego odcinka, pomyślałem sobie, dobra, przesłucham 15 minut, żeby zobaczyć, o co tam chodzi. Skończyłem po ósmym rozdziale. Fantastyczna opowieść o tym, że losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby faceci mieli zamknięte rozporki, a kobiety rozsądnie lokowały swoje uczucia. A żeby wjechać w świat audiobooków w glorii i prestiżu z kodem WYKŁOKA, nowi użytkownicy dostają 45 darmowych dni w abonamencie BookBig Basic. Nowy użytkownik przez 45 dni może słuchać i czytać przez 30 godzin. Oferta na 45 dni jest ważna do końca lutego. Wystarczy, że klikniecie w link w opisie filmu. Udanego słuchania. A teraz porcja newsów ze świata nauki od Bartosza Zalewskiego. Ptaszek o niezbyt apetycznej nazwie Szlamnik pobił rekord w nieprzerwanym locie. Wyruszył z Alaski, by po 11 dniach i 13,5 tysiąca kilometrów nieprzerwanego lotu zorientować się, że nie wziął ładowarki. Zmarł. Badacze zbadali niezwykłą zdolność żaby z gatunku Hanylobatrachum. Otóż potrafią one zwiększyć przejrzystość swojego ciała aż o 61%. Taka przeźroczystość pozwala im nie tylko przetrwać w dżunglach Ameryki Południowej, ale także objąć kierowniczą funkcję w ruchu Szymona Hołowni. A jeżeli mieszkacie w Stanach albo w Kanadzie, od tego zacznę, bo to jest jednak ważny czynnik i chcecie zobaczyć Bartosza na żywo, to razem z Pawłem Chałupką i Maćkiem Adamczykiem będą sobie robili taką traskę po Kanadzie i po Stanach Zjednoczonych. Googlujcie, na pewno ich znajdziecie. Zajrzyjmy do uniwersum PKP, które dostarczy nam więcej historii niż wakacyjne romanse wysypek w dziwnych miejscach. Znaczy wysypek. Kurzobków! Ja nie, nie można tak wyjść na ulicę i między ludzi po prostu mówić, co tam u kurzobków. Tym razem nie śmiejemy się z PKP. Tym razem przybijamy piątkę konduktorowi, który poczuł, że coś jest nie tak z przesyłką konduktorską, którą przyjął. Jak się okazało, kobieta nadała ze Śląska do Szczecina pytona królewskiego. Który dotarłby na miejsce, gdyby się nie wiercił. A dla odmiany w tym tygodniu to hiszpańska kolej odstawiła numer w stylu łódzkim. Pamiętacie, jak w Łodzi najpierw budowano tory z dwóch stron, które jednak się rozminęły o półtorej kuny w poziomie i pół zebry w pionie, a potem budując wiadu, które rozminęli się w pionie o pół świstaka? No to Hiszpanie zamówili pociągi za prawie 300 milionów euro, które nie mieszczą się w tunelach, które mają w Hiszpanii. Z tą różnicą, że tam poleciały za to już głowy, a u nas pewnie przeniesiony by taką osobę do innego departamentu. Jak tego oto Pakłażana. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany, i w tym tygodniu profesor Jacek Regina Zacharski. Aczkolwiek tytuł naukowy profesora nie licuje z takim dzbanem jak ona, więc będę mówił po prostu ten typ, Jacek Regina Zacharski. Otóż ten typ jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. I napisał książkę zatytułowaną Rwanda, Wojna i Ludobójstwo. Problem w tym, że w tej książce splagiatował kilkadziesiąt stron, które wyjął z pracy magisterskiej swojej studentki Marty Kozakiewicz i podpisał jako swoje. Ten wziął kilkadziesiąt stron czyjejś pracy, wysłał do wydawnictwa i powiedział, Powiedział, to jest moje. Półtora roku temu uczelnia wszczęła postępowanie dyscyplinarne, więc szef MSZ Zbigniew Rau powołał tego typa, Reginę Zacharskiego, na stanowisko dyrektora departamentu w swoim resorcie. No bo ej, taki człowiek bez standardów moralnych, on przecież nie może się zmarnować w świecie PiS. No i możecie powiedzieć, hola, hola, Karolu, trzeba być uczciwym, dajmy mu się obronić. Może coś powiedział. Powiedział usprawiedliwiał się tym, że te kilkadziesiąt stron, które ukradł swojej studentce, znalazło się w jego książce przypadkiem. Przypadkiem jest to, kiedy zgolisz sobie jedną brew, goląc nogi. Jeżeli bierzesz owoce czyjejś pracy i wysyłasz w świat, podpisując i zarabiając na tym, mówiąc, że mm, to jest moje, to to nie jest przypadek, znaczy, że jesteś zbanem. I ja wiem, że możecie pomyśleć, że dobra, tam to tylko plagiat. Szczególnie w świetle tych wszystkich milionów, które wyprowadził Czarnek do fundacji, które są fundacjami ludzi z PiSu. Ale tu chodzi o plagiat człowieka nauki, profesora, który reprezentuje nas za granicą. A plagiat w takim wypadku absolutnie od razu dyskwalifikuje taką osobę w świecie nauki. Jak doping w świecie sportu. Out, nie znamy cię. Jak strzelanie z ucha w świecie złoczyńców. o, jeszcze gorzej. Nie, w zasadzie tak samo. I uwaga, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, do której też został wypchnięty ten typ, prosiła o reakcję, bo przynosi im wstyd na arenie międzynarodowej. No, ale bez efektu. W efekcie taki śliski. Dziwny typ, który wzbudza na świecie śmiech i politowanie, kieruje jednym z departamentów w msz i no, reprezentuje między innymi świat nauki. I nas też, za granicą. I już pomijając w ogóle fakt, że wykłada na uczelni. Minuta ze zwierzakami. I kłoką na no, obniżenie ciśnienia. Moi drodzy, mijający tydzień to nie tylko Dzień Kota czy Tłusty Czwartek. To także... to także Tydzień Cudów. Jeden z nich miał miejsce we Wrocławiu. Jak donosi fanpage, czy wrocławskie MPK dziś już jebło, wrocławski tramwaj ponownie miał kłopoty. Ale tym razem nie z wykolejeniem czy zderzeniem. Otóż, motorniczy wyszedł z tramwaju, aby pomóc kobiecie na wózku. Niestety, ktoś zatrzasnął mu wejście do kabiny, więc torowisko zostało zakorkowane tramwajem, który nie mógł ruszyć. W odpowiedzi na to kobieta wstała z wózka i sobie poszła. Ponieważ na skali trudności bezproblemowe przejechanie trawajem przez Wrocław jest wyżej niż odzyskanie władzy w nogach. A teraz dwa newsy z Poczty Polskiej. Ale, żeby się wczuć w klimat, no to teraz dostajecie awizo o tym, że te newsy są, a same newsy dostaniecie za dwa tygodnie. Jak już tak sobie się uleżą, jak porządne awizo. Poprzedni tydzień przyniósł nam też zestrzelenie kilku niezidentyfikowanych obiektów latających. Nad Kanadą, m.in. nad Stanami. Opcje są dwie: albo to kolejne chińskie balony szpiegowskie, takie jak ten, który został zestrzelony niedawno nad Stanami to jest nagranie z tego zestrzelenia. Widocznie Chińczycy pozyskują z TikToka ciągle za mało informacji o Amerykanach. Albo druga, że są to obcy przybysze z innej galaktyki, którzy raz za razem wysyłają do nas kolejne misje dyplomatyczne z podarkami, z prezentami, a my im nie dajemy dość do słowa. Na szczęście, jeżeli nie wiecie, jak pozbyć się kosmity ze swojego domu, no to, i to, to ja tego nie wymyśliłem. To jest po prostu jeden do jednego wzięte z frondy. To jest taki katolicki portal. Oni wiedzą, jak pozbyć się kosmity z waszego domu. Otóż opublikowali tam artykuł o tym, jak wyrzucić z domu UFO imieniem Jezus. Opisuje tam Ufologa, który wypędził kosmitę, który wszedł mu do łóżka. Powołał się na Jezusa i kazał mu wychodzić, iść sobie. I podziałało. Ewidentnie kosmita nie miał koloratki. A teraz zapraszam na przyndera, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. A w związku z tym, że w tym tygodniu mieliśmy Dzień Kota, to w psinderze będzie kot. Nazywa się Blatt. Oto on, proszę Państwa. Jego pyszczek przypomina nam, że w każdym z nas żyją dwa koty. Jeden chce coś tam, a drugi coś innego, a wygra ten, którego karmisz czy coś tam. W przypadku karmienia, blad będzie wdzięczny za rozdrobnienie mu karmy albo surowego mięsa, ponieważ zostały mu trzy zęby. Został znaleziony zagłodzony, jedną nogą na tamtym świecie, ale udało się go odratować i teraz docenia święty spokój i chillowanko. A ma w tym chilowaniu wbity maksymalny poziom. Lubi jak się go pomizia, lubi towarzystwo ludzi, lubi też innych kotów, ale tak max dwójkę. Jeśli jesteście jedną z tych kobiet, która trzyma 30 kotów, no to blad nie jest dla was. Dla was jest bardziej wyjście na miasto i poznanie kogoś fajnego. Więc jeśli leżąc ostatnio na kanapie nie wiedzieliście, co zrobić z luźno majtającą się ręką, no to głaskanie takiego kota wydaje się być świetnym pomysłem. Dzwońcie w takim razie pod ten numer. Blat czeka na Was w miejscowości Strzeli w województwie dolnośląskim. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość, oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDoc i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 4 stówek od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem. Do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. A co tam w polityce? Jak zwykle barżnie. Wokół Radosława Sikorskiego robi się powoli smród za sprawą holenderskich dziennikarzy, którzy dotarli do informacji, że europoseł dostaje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za przychylne dla nich głosowania 100 tysięcy dolarów rocznie. Sam europoseł tłumaczy, że głosuje tak jak jego ugrupowanie, więc sprawa jest jeszcze do wyjaśnienia. W tym czasie rozpada się Konfederacja. Panowie pokłócili się między sobą, ponieważ wolnościowcy zarzucają Mencenowi, że ogranicza ich wolność. Świat wstrzymał oddech słysząc, że Konfederacja się rozpada. Potem świat dowiedział się, czym jest Konfederacja, i odetchnął z ulgą, mówiąc: Boże, już myślałem, że naprawdę coś ważnego się dzieje. Weźcie, wy nie straszcie. Do tego Paweł Kukis stracił partię. Sąd okręgowy w Warszawie wykreślił partię Kukis 15 z rejestru. Powodem ma być niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2021 rok. A tutaj widzicie Państwo zlot ludzi zdziwionych tym, że Paweł Kukis czegoś nie ogarnął. Nowy cykl, który nazywa się. Ogłoszenia lokalne. Na początek Aleksandrów łódzki, możecie zostawić u siebie zawieszony chleb, czyli kupić chleb, który potem odbierze osoba, która go potrzebuje, a nie ma na niego pieniędzy. Wystarczy zapytać miłe panie z obsługi w piekarni Stefańczyk przy ulicy Wojska Polskiego 4. Łódź! Tu zaleca się ostrożność podczas wyjeżdżania na ulicę Autem, ponieważ po 57 próbach pan Bogdan zdał u was egzamin na prawo jazdy i on będzie teraz jeździł z wami po drogach. A w Lublinie zaleca się ostrożność podczas zakupów. Ponieważ w jednej z galerii handlowych aresztowano księdza, który nagrywał mężczyzn w toalecie. W sumie nie byłoby tematu, gdyby nie fakt, że oni o tym nie wiedzieli. A na koniec świebodzice. Gdzie zaleca się ostrożność przy lekturze lokalnych gazet, ponieważ te przedrukowują stare teksty, takie jak sądy uliczne. W efekcie możecie dowiedzieć się, że wujek, który zmarł 5 lat temu, obecnie ceni sobie w życiu zdrowie. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubierze świata zbrodni. I w tym tygodniu będzie dosyć lokalnie. W rząśniku w województwie dolnośląskim złodzieje dysponujący ciągnikiem podjechali pod budynek, po czym ukradli schody i sobie pojechali, w środku dnia, na oczach gapiów. Po co im schody? No widocznie chcą w swojej karierze złoczyńców zajść wysoko, tak? A w Konstancinie jeziornej policja zatrzymała 42 latka, który prowadził auto, mając 3 promile we krwi, kierowca próbował się wytłumaczyć, ale policjanci mu nie uwierzyli, może dlatego, że twierdził, że on poruszał się pieszo. A na koniec historia mężczyzny Zbytowa, który zadzwonił na numer alarmowy, informując, iż w jego domu wybuchła butla z gazem. Wysłano więc na miejsce dwa zastępy straży pożarnej, karetkę i dwa patrole policji. Na miejscu okazało się, że karetka i straż pożarna nie miały co robić, bo ten wybuch przyśnił się mężczyźnie, a sen był tak realny, że zadzwonił po pomoc. Natomiast przydała się policja, która przyjechała na miejsce, ponieważ, jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany do odsiadki na 7 miesięcy. To może jeszcze, słuchajcie, opowiem Wam anegdotę. Otóż, jakiś czas temu premier Łotwy jechał na nartę do Białki Tatrzańskiej i miał jechać 10 godzin, a jechał 13. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, mój chłopak to chyba nie ma serca. Jak go zapytałam, co zrobię, jak umrę, to odpowiedział, że to zależy, czy to będzie weekend, czy w tygodniu, ale generalnie to ciężko mu planować aż tak do przodu. Jak sprawdzić, czy on w ogóle ma coś w środku? Ciężka sprawa, ale pokaż mu ten film, gdzie piesek bez dwóch łapek uczy innego pieska bez dwóch łapek, jak chodzić. Jak tu się nie wzruszy, zrywaj. I to wszystko w tym odcinku. Ale zanim się z Wami pożegnam, jeszcze raz poproszę Was o zostawienie komentarza z informacją, co chcielibyście zmienić, czego byście nie chcieli zmieniać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, czego brakuje. Piszcie, wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, to zbiorę wszystko do jednego gara, uważę z tego miksturę. I to będą takie nowe, odświeżone newsy bez wirusa. Może w ogóle nie będą odświeżone, bo może się okaże, że to, co jest, pasuje Wam najbardziej. Zobaczymy, ja tego nie wiem. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla was, którzy przysyłacie mi masę fajnych rzeczy. Jeżeli macie coś takiego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Mazelowski. albo na Facebooku, na fanpage, albo na Instagramie, albo na prościej na maila newsybezwirusa.gmail.com Następny odcinek za dwa tygodnie, udanego weekendu, tudzież tygodnia, dwóch tygodni. Do zobaczenia, cześć! Niech to działa. Kazie Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Co to jest za gówno? To bubel jest.